Ok? Akcja? Dobrze. Za nami w Opolu 86. wiosenna konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, o której sporo mówiliśmy. Kolejny z naszych gości, profesor Jacek Legutko. Panie profesorze, chciałem zapytać, bo w wielu rozmowach, które się tutaj pojawiały z gośćmi konferencji, pojawiał się jeden problem związany z młodymi lekarzami. Jak do poszczególnych części kardiologii zachęcić tych młodych? Bo wielu profesorów mówiło tak, no woleliby łatwiejszą nieco drogę niż taką, gdzie musieliby spotykać się z tą kwestią terapii, chociażby intensywnej, inwazyjności i tak dalej. Jest to rzeczywiście problem, panie profesorze? Zaczynamy zauważać problem. Przez poprzednie lata było tak, że generalnie kandydatów na rezydentury z kardiologii, na specjalizację z kardiologii było znacznie więcej niż miejsc. W tej chwili w wielu województwach miejsca są wolne, młodzi ludzie jakby przestali się interesować kardiologią. To może wynikać z wielu faktów. Oczywiście może wynikać z motywacji finansowej, która ostatnio stała się może trochę mniejsza niż była kiedyś, ale przede wszystkim myślę wynika z faktu tego, iż no, generalnie mówi się o tym, że kardiologów już jest wystarczająco dużo, że nie ma tego problemu, w związku z tym konkurencja prawdopodobnie też przeraża, tak, że jednak przebić się w tej kardiologii będzie coraz trudniej. Mi się wydaje, że to jest absolutnie nieprawda. Jest to no, dziedzina medycyny, która zawsze będzie miała zajęcie. Połowa Polaków umiera z powodu chorób układu krążenia. Sama choroba niedokrwienna serca odpowiada za 20% zgonów. W związku z tym tych pacjentów jest bardzo dużo. Ci pacjenci potrzebują fachowej, specjalistycznej opieki, ale to co najważniejsze, kardiologia poczyniła w ostatnich dziesięcioleciach ogromny postęp i z takiej czysto internistycznej dziedziny stała się dziedziną mocno zabiegową. W związku z tym istnieje bardzo szereg możliwości rozwijania się w kardiologii, zarówno będąc lekarzem ogólnym, ale również będąc lekarzem zabiegowym. W związku z tym no ja mam nadzieję i zresztą zaczynam obserwować taki trend, że jednak po przejściowym takim spadku zainteresowania znowu coraz więcej młodych ludzi przychodzi, interesuje się, ogląda te zabiegi, widzi wszczepiane zastawki serca, widzi poszerzane tętnice wieńcowe, widzi ratowanych chorych w zawale, widzi zabiegi elektrokardiologiczne, ablacje, wszczepianie urządzeń. No jest mnóstwo różnych fantastycznych rzeczy, które można w kardiologii robić. I mam nadzieję, że ten problem, który widzimy, zostanie również dostrzeżony na najwyższych szczeblach i że ludzie znowu zaczną być motywowani, żeby się w kardiologii rozwijać, no bo niedobrze by było, jakbyśmy no, za jakieś 5 czy 10 lat napotkali na kolejną dziurę pokoleniową. Starsi kardiolodzy, których jest dosyć dużo w chwili obecnej, będą powoli kończyć karierę. Natomiast jeżeli zacznie ubywać tych najmłodszych, uzupełniających te miejsca, może się pojawić problem. Panie profesorze, chciałem zapytać o jedną rzecz, a mianowicie pojawi się słowo hiper, dlatego że ten rok został ogłoszony rokiem walki z tą podwyższoną wartością cholesterolu. Dlaczego? Czy też inne czynniki ryzyka, zasady prewencji są mniej ważne? Każdy jeden czynnik ryzyka, który można kontrolować, należy kontrolować. One są wszystkie bardzo istotne. Natomiast dlaczego zwracamy uwagę na hipercholesterolemię? No, po pierwsze dlatego, że jest powszechna. Po drugie, że ma bardzo silny związek z przedwczesnym rozwojem miażdżycy. Po trzecie, że mamy skuteczne terapie. I po czwarte, że niestety pacjenci w Polsce, no, korzystając z internetu, korzystając z obiegowych opinii, są straszeni zarówno niskim cholesterolem, jak i niektórymi lekami, mam tu głównie na myśli statyny, które są podstawowymi lekami obniżającymi poziom cholesterolu, ale również na różnych innych mechanizmach powodującymi zmniejszenie śmiertelności, zmniejszenie ryzyka zawału serca, zmniejszenie ryzyka udaru, zwłaszcza u tych chorych najwyższego ryzyka, jak na przykład chorzy po zawale serca. No i to skutkuje tym, że pacjenci niestety nierzadko odmawiają przyjmowania tych leków albo po prostu nie przyznają się, ale zaprzestają leczenia. Nawet w ramach programu KOS-Zawał zrobiliśmy taką analizę, zrobiliśmy statystykę z ośrodkiem Zabrzańskim, z ośrodkiem katowickim na bardzo dużej grupie pacjentów uczestniczących w programie KOS-Zawał. Sprawdziliśmy, jak często
po roku od zawału uzyskujemy takie docelowe wartości cholesterolu. Okazało się, że według tych nowych kryteriów to jest niespełna 20%, czyli tylko co piąty chory uzyskuje te poziomy cholesterolu. No i niestety często wynika to z faktu, że brakuje compliance'u lekowego, a więc pacjenci po prostu nie zażywają leków albo zażywają w mniejszych dawkach. No niestety również trzeba to przyznać, że ze strony lekarzy jest pewna inercja terapeutyczna, obawa przed wysokimi dawkami statyn, niedołączanie zetymibu. No oczywiście mamy też nowe grupy leków, bardzo silne, które działają bardzo skutecznie, ale one są stosunkowo drogie, na razie dostępne tylko dla wybranej grupy chorych. Niemniej jednak ja to zawsze też podkreślam, że bo niektórzy mówią, że tylko jest obawa przed statynami, ale ja też widzę, że jednak niski poziom cholesterolu potrafi zmobilizować pracownię analityczną, która wykonywała badanie do tego, żeby alarmować chorych. Proszę się natychmiast skontaktować z pana lekarzem, ma pan bardzo niski cholesterol, podczas gdy ten niski cholesterol to jest po prostu wartość pożądana u tych chorych najwyższego ryzyka, do tego dążymy. No i nie możemy, musimy pacjentów po prostu informować, jak jest. Zawsze każda terapia, nawet najprostsza, wiąże się z ryzykiem objawów ubocznych i oczywiście po statynach również mogą wystąpić bóle mięśniowe, może wystąpić przejściowe pogorszenie funkcji wątroby, ale to są bardzo rzadkie, to są kilka procent pacjentów. Jeżeli pacjent jest dobrze kontrolowany, jesteśmy to w stanie wyłapać. No i poprzez modyfikację leczenia problem tak naprawdę znika, natomiast no, nieleczenie to jest tak naprawdę pogarszanie rokowania, skracanie życia, zwiększanie ryzyka ponownych incydentów. Panie profesorze, i na koniec jedna rzecz, bo już wspomniał pan o zawale. Mówi się o tym, że w Polsce leczymy zawał dobrze, by nie powiedzieć, że bardzo dobrze, a z drugiej strony mówi się o tym, że w naszym kraju wciąż panuje ta epidemia niewydolności serca. Nie wiem, czy oczywiście można to połączyć, no ale są z jednej strony tu dobrze, bardzo dobrze, tu epidemia, więc może chwilę właśnie o tym problemie porozmawiajmy. Można to połączyć, ponieważ no, przebyty zawał serca, czy choroba niedokrwienna serca, to jest przyczyna około 70% przypadków niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową. To nie znaczy, że my źle leczymy zawał, bo tak naprawdę dobre leczenie zawału to między innymi to, że mniej, znacznie mniej ludzi umiera z powodu zawału serca. My ciągle martwimy się, że ta śmiertelność do roku od wystąpienia zawału to jest około 20%, ale nie zapominajmy o tym, że jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, a więc wtedy, kiedy ja się rodziłem, ta śmiertelność była dwu-trzykrotnie większa, dwu-trzykrotnie. To są kolosalne różnice, w związku z tym więcej pacjentów przeżywa. Wczesne leczenie wiąże się również z tym, że uszkodzenie mięśnia sercowego jest znacznie mniejsze i coraz więcej jest chorych, którzy po zawale serca wracają do pełnej sprawności, mogą uprawiać sporty, mogą uprawiać wysiłki, nawet powinni. Natomiast no niestety część chorych w trakcie zawału dochodzi do dużego uszkodzenia mięśnia sercowego, które później z konsekwencji może prowadzić do niewydolności serca. Jest również wiele innych mechanizmów. No i dlaczego my mamy epidemię niewydolności serca, dlaczego jest tak dużo tych pacjentów? No to chyba z dwóch powodów. Po pierwsze, że my w dalszym ciągu mamy bardzo dużo pacjentów z chorobami układu krążenia w Polsce, a po drugie dlatego, że dzięki wprowadzaniu nowych metod leczenia niewydolności serca, pacjenci z niewydolnością serca żyją znacznie dłużej. Kiedyś chory, który miał znacznie uszkodzoną lewą komorę, szansę na przeżycie 5 lat miał taką jak w najgorszym nowotworze. Chociaż ludzie sobie z tego nie zdawali sprawy, to przeżycie było na poziomie 10-20%. Teraz to jest znowu 2-3 razy więcej. Czyli mówiąc krótko, jeżeli pacjenci, ciągle ich przybywa z każdym rokiem tych, którzy mają niewydolność serca, ale żyją znacznie dłużej, no to razem powoduje, że tych chorych jest coraz więcej. No dzięki Bogu mamy coraz lepsze metody leczenia tych pacjentów, aczkolwiek no nie dla wszystkich jeszcze dostępne i tutaj dużo przed nami, aby poprawić organizację opieki, zwiększyć dostępność pacjentów. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Oby tak było. Dziękuję serdecznie za to spotkanie z Czasem na Opole. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.